Rozpoczął się już sezon grzewczy, a wraz z nim, jak co roku, powraca problem zanieczyszczenia powietrza. Wiele osób w gospodarstwach domowych w naszej okolicy używa do ogrzewania przestarzałych pieców i instalacji, które są jednymi z przyczyn nadmiernej emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Coraz częściej słyszy się o potrzebie zadbania o jakość powietrza w trosce o zdrowie nas wszystkich. Aby przeciwdziałać skutkom zanieczyszczenia atmosfery, uruchomiono program Czyste Powietrze. Zakłada on m.in. dofinansowanie do wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, wyśrubowane europejskie normy. Mogą to być m.in. ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy lub olejowy czy odnawialne źródła energii. Dotacje w ramach programu mogą być również przyznane na niezbędną termomodernizację danego budynku. Puławianie zainteresowani programem Czyste Powietrze będą mogli uzyskać więcej informacji na ten temat podczas spotkania, które zaplanowano na najbliższą środę o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Zabłockiego 8.